Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, aż mi łezka się urodziła, nie, swędzi mnie oko. Witam was w kolejnym Far Cry'u. Na dobry początek chciałbym sobie zobaczyć moje umiejętności. Tak jak mówiłem na końcu poprzedniego odcinka, żebym sobie rozczaił, co ja tu mam dostępne. To jest, że leczenie się w biegu, to chyba takie mech. Drewno kamienne, zasoby wioski są wyświetlone na minimapie, to może być bardzo fajnie, jeżeli będę chciał ich rozbudowywać. Tutaj, jeżeli znajduj plus 2 sztuki mięsa podczas skórowania większości zwierząt, rośliny widoczne na minimapie. Co tutaj? Możesz poskromić lamparty, jaguary, rzadkie czarne jaguary, lwy jaskiniowe oraz rzadkie czarne lwy. Damn! Brzmi nieźle. Sowa potrafi zrzucać ogniotykwy oraz pszczele i szalone bomby. What the fuck? Sowa może wykonać atak nurkujący za pomocą lewego przycisku myszy. Atak zabija większość zwykłych przeciwników, potrafi uwolnić zwierzęta w klatkach. Czas odnowienia umiejętności. Kurde, brzmią fajnie te umiejki. Na razie nie będę inwestował w rzeczy, którymi mega boostują zbieranie rzeczy do wioski, bo to chyba na razie jeszcze i tak będę musiał poczekać, zanim będę mógł porządnie rozbudowywać cokolwiek. Myślę, że tak. Poskramienie tych lwów i lampartów się może przydać, żeby jakieś fajniejsze zwierzątka móc łapać. Tutaj też jeden punkt za atak nurkujący sowy, to też się przyda, myślę, jak będę atakował jakieś stosy czy coś. Widziałem mniej więcej, jak to robią. Może jednak leczenie w biegu się przyda. Dobra, niech będzie leczenie w biegu. Niech będzie leczenie w biegu. Dobra, jak tam w ogóle te moje rzeczy? Tutaj mamy przynęte, a ja nie mogłem jeszcze gdzieś zrobić czegoś, z czym ja się leczę. Dobra, porobiłem trochę przynęty. Nie wiem, na chuj mi aż tyle przynęty, ale dobra, nieważne. Coś tutaj mogę jeszcze wybudować. Co ja mogę tutaj wybudować? Jaskinia Takara. Znowu trzciny mi brakuje. God damn it. Ulepszenie łuku, maczugi, pszczela bomba do rzucania, nagrody umiejętności przetrwania. W sumie bym to zbudował, szczerze mówiąc. Tylko znowu muszę pieprzono trzciny znaleźć, ale myślę, że warto się poświęcić, żeby teraz rozbudować tą wioskę. Dostanę oczywiście od razu punkty doświadczenia, co będzie bardzo fajnym bonusem. Tak więc podejdźmy bardzo szybko znowu nad wodę, która nie jest jakoś strasznie daleko stąd. Więc możemy troszeczkę podziałać. Gdzie się w ogóle zakres mojej wioski kończy? Czyżby tutaj było takie wejście nieoficjalne? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. O, shit! Dobra, przepraszam, już nie... Aha, no tak, jestem w środku misji. To sobie pobiegałem za trzciną. Dobra, to przynajmniej wezmę od niego questa, może wtedy gra mnie uwolni i będę mógł cokolwiek zrobić. Jeżeli widzicie informację w prawym górnym rogu o tym, kto mi wysyła zaproszenia do znajomych, to wybaczcie. Ale niestety na Uplayu mam tych zaproszeń tony i nie mogę z tym nic za bardzo zrobić, więc... Przykro mi. Muszą po prostu przelecieć wszystkie. A może ich nie widzicie, to będzie git. Coś dostałem tutaj, coś co mogę wziąć, co nie mam pełnej sakwy. Nie, wszystkiego mam w pizdu właśnie, w tym jest kwestia. Co tam, baby? Numas palhur winja guasham. Ty dam sha jaugar sajla. Takar guasham. Guasham, ha. Guarpa ti pachas. Tu guama parshai. Haita, chawa su chaudam. Nu, aquí está. Mi jan has ha guasham. Chaja. Marwa udam waidam. A fakt, zrobiła sobie naszyjnik z tych uszu, Boże. Ohoho, co to jakieś berło? Tu sai, arshi tachis laha, malshata, warbati. No okej. Dobra. A, czyli jakiś mocno questowo mi się tutaj odpala. Następny dzień mi się przewinął, widzę. Wieś Windzia. Taka trochę mała ta nasza wieś. Taki kawałek, tylko jakieś domki pewnie kolejne się tutaj będą budowały. W twoim składzie są dostępne kolejne zasoby. To może jakaś ta jest ta. Pszenica. Północny czarny kamień, o, to brzmi nieźle. Trzcinę, nie dała mi trzciny, suka. Rzadki zasób. Niewielka szansa na znalezienie podczas zbierania trzciny. Aha, to rzadka trzcina, nie. Zachodnie tereny oros w pobliżu wody. Budowanie chat, wytwarzanie broni. Ha.
Dobra, co się tutaj będzie działo w takim razie? Dostałem jakąś broń niby. Maczugi są szybkie i trafiają kilku przeciwników naraz. Włócznie są wolne, ale potężne i trafiają wrogów naprzeciwko. Są skuteczniejsze jako broń miotana. Przytrzymaj następnie puść lewy przycisk myszy, aby wykonać silny cios. Ogłuszaj wrogów, zadawaj poważne rany. Płonąca broń jest trzymana jest przed postacią. Okej, okay, czyli będziemy się napierdalać ewidentnie. Ci ludożercy przyjdą. Łamasz ha, łajkarz! Ma winja ci maszta! No i przyleźli. Mal marcia sar, winja mara, ulajkła! Siuta marica! Jezus Maria, ten jest przyjebany, to mu trzeba przyznać. Ma parę w łapie. Aha, że on teraz przysyła swoich ludzi. No, ludzie, zajebcie ich po problemie, ale nie będzie tak łatwo. No to się napierdalamy w takim razie, co? Będą teraz na nas nadchodzili. Atak uda. A mogę wziąć na przykład właśnie łuk i na dobry początek próbować z łuku w nich napierdalać? Idą z prawej, grubo! Grubo idą z prawej strony, dobra. Trafiłem jednego na pewno, trafiłem kolejnego. Strzelam jak pojebany, zniszczyli nam bramę, kutasy! Strzelam w nich tak jak szalony, trafiam się, staram się przynajmniej. Headshot, kutasy! Nie będziecie mi tu rozpierdalać mojego rejonu. A sobie go przeszukam przy okazji. Widzicie, gdybym miał włączone animację, to trwałoby to 15 razy dłużej. Rypłem go, ale nie zabiłem go niestety. Jeszcze raz. Do widzenia. Nie, nie do widzenia. O, skurwesyn, jaki wytrzymały. Ale już go chyba nie ma, bo dostałem doświadczenie. Strzał jeszcze trochę mam. Brama jaskini jest zaatakowana. W sensie tam? Mam się cofnąć? Tutaj gdzieś? O, skurwysyny z drugiej strony napierają. Dobra, idziemy tam ich napierdalać z drugiej strony w takim razie. Walić tam tego jednego frajera. Poradzą sobie z nimi chyba. No kurwa mać. Dobra, czas na maczugę, kurwa. O, ha, dong, bitches. Tego trzeba zajebać. O Jezus. Ci tutaj, kurwa, przyszli. Dzidy jakieś, kontrol, lecz. Jezus Maria, tam z drugiej strony też napierdalają. Spróbujmy tymi dzidami. Pierdolcie się! O Jezus. Cholera, w tego nie trafiłem niestety. A, eliminację mogłem zrobić, ale jakim prawem? Nie wiem. Wilku, walcz! Moja bestio. Ten rzuca jakimiś, kurwa, dziwnymi rzeczami. Trucizna. Można zatruć się jadem pszczół i węży oraz wdychając gnilne wyziewy w pobliżu ziem udam. Niektórzy tam rzucają trującymi bombami. Aha, dobra, czyli będę stopniowo tutaj tracił siły mój organizm, ale w końcu uda się organizmowi zwalczyć to, co? Dobra. No okej, okay, ale chyba nie ma opierdalania się, oni ciągle atakują. Headshot! A, pięknie. Strzelam, kurwa, w ogóle. Cholera, nie naciągam cięciwy na maksa, to dużo zmienia. I headshot, pięknie. Wilku, chodź, masz mięso, żryj. Weź sobie tutaj, Brutus, trochę życia odnów, będzie dobrze. Ten dostał w głowę mocno, dobra, zdejmij strzałę. Idą kolejne Pausztajny. A więc trzeba tych Pausztajnów zamordować. Nie, trucizna, nie chcę trucizny mieć w sobie. Wilczku, nie daj się. O Jezu, wilk jest chory chyba. Czy to już wszyscy, czy jeszcze więcej ich będzie? Wilku, wszystko w porzo? Daj mi tą strzałę, ci wyjmę. Jezus, od tyłu, o, kutas. Nie lubię tych frajerów, dobra. O nie, wilka mojego rypłem, przepraszam. Przepraszam, wilku. Czy on odzyska teraz życie tak sam z siebie, skoro się walka skończyła? Nie jestem pewien, ale się w miarę udało to wszystko, powiedzmy. Ja sobie chcę przeszukać. O tak, on będzie wpierdalał martwych przeciwników. O tak. Takie leczenie mi się podoba. W sakwie jest pełno, tak, ale ja chcę odzyskać co mogę w sumie, bo... Co ja poradzę? No nie zostawię tych ciał tutaj na powsze czasy, a wrócę jak będę miał większą sakwę. Po prostu opierdolę teraz ich z tego, z czego dam radę. Że jakieś kawałki mięsa, może właśnie jakieś liście do tworzenia i tak dalej. A zresztą ciśniemy dalej do Saili. Sailą się mamy spotkać. Dobra. Chyba się udało obronić wioskę. Nie jest tak źle. Jakieś tam bramy poniszczyło, ale ogólnie się utrzymaliśmy chyba. Co tam? Udam, Shanti Ati. Aha.
Arcaj marwa huwanna. Aha. U arsz szazdarwa gwidziar. U winja dwajaj. Harszwajpa. Dotrzyj do obozu. O Jezus Mary, jak to daleko. Aha, nie, nie aż tak daleko. Tutaj, co? No dobra, co będzie tutaj na przykład? Tam można coś znaleźć chyba. Wyjątkowe miejsce, poznaj świat Oros. Nie jestem pewien, co tutaj znajdę, ale mam przyjść tutaj, co? To nie tak źle, nie tak źle, muszę przyznać. Dobra. Chodźmy najpierw w to miejsce, myślę. Nie mam teraz co się opierdalać. Idziemy już do przodu. Skończyliśmy wszystko, co mamy tutaj do roboty. Ewentualnie właśnie zejdę w okolice jeziorka i poszukam trzciny, bo tylko tej pieprzonej trzciny mi brakuje. Wilczku, chodź do mnie. Nie wiem, gdzie jesteś, ale chodź. Zejdziemy sobie tutaj nad wodę. Zobaczymy, czy nie ma gdzieś trzciny. Słyszę jakichś ludzi gadających. Jak nic. O, słyszycie? Wezwę sowę. Poka sowę, jedziemy. Sowo. Oj, mogę sobie teraz zaznaczyć tutaj, żeby kogoś zaatakowało. Jedź! Damn, son! Dobra, nie o to mi konkretnie chodziło. Zmarnowana kompletnie sowa. Sowa wróci za... Aha, dobra, mam taki... Taki cooldown sowy mam pokazany z prawej strony. Dobra. Czyli użycie sowy do atakowania na trochę ją wyłącza z gry, co? Dobra, skurwysyny mi tu biją moich ludzi, Jezus Maria. Trochę ich tutaj jest. Ten dostał strzała mocnego, ten też. Trafienie w głowę, no to na pewno nie było trafienie w głowę, ale ten już ginie. Pięknie, dobra. Tu któryś z naszych był, to był chyba jeden z naszych, ale niestety go nie uratowałem, bo trochę za wolno myślałem. Moja wina, moja bardzo wielka wina, przepraszam. Pewnie się powtórzy, ale może nie będzie aż tak źle. Gdzie te ciała? Nie widzę, chcę je przeszukać. Pochowały się w krzakach, jebani kurwa, nawet po śmierci stwarzają problemy, gnidy jedne. Dobra, tu jest trochę trzciny, jakieś niebieskie liście, to pewnie się z tego robi właśnie jakieś odtrutki i tak dalej. Gdzie jest jeszcze troszeczkę trzciny, bym chciał znaleźć. Kurwa mać, coś szalonego tutaj gdzieś wydaje odgłosy. Czy to są przeciwnicy? Tak, to są ewidentnie przeciwnicy, gdzieś tutaj biegną. Z której strony wyjdą? Z lewej. Bing! Trafienie w głowę, dziwko. Jedziemy na tego z maczugą, siema. Bang, 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 bang! Widzę, że gra mi tak krąży kamerą dookoła mojego przeciwnika, żeby łatwiej mi go było trafić. Gdzie jest mój łuk? A, to jakiś cyjon mały, jakiś pipiduwa. Nie będę się tym przejmował. Widzę, że oni będą tutaj na całej tej trasie, aż chyba do ich tego, aż chyba do ich bazy. Trzeba będzie to wziąć pod uwagę. Przeszukajmy sobie tego, tamtego. Z Wilczkiem chyba wszystko w porządku, nie? Jest dobrze, a nie będę mięsa na razie zużywał na leczenie go. Póki... On leczenia jeszcze nie potrzebuje. Gdzie jest ta? O, jest trzcina. Je, dobrze. Trzcina się zdecydowanie przyda. Sowę już mam z powrotem. Nie będę może jej marnował na atakowanie przeciwników, tylko właśnie bardziej na recon, oznaczanie ich. A, tędy nie przejdę. Spróbuję jakoś tak inteligentniej podchodzić do sprawy, bo teraz to się wjebałem strasznie na nich, więc teraz może spróbujemy inteligentniej. Mam iść tam w ogóle... Aha, do tego sekretu miałem iść. Dobra, to chodźmy. Nie wiem, czy coś napotkam po drodze. Coś tu łazi, tylko co to jest? To tak kurwa cyjony. Dobra, jebaj tego cyjona, nieważne. Mógłbym oskurować i zyskać mięcho, ale już mniejsza z tym. Tutaj mamy tą łapę taką, której możemy dotknąć. Coś tam też biegnie z góry. To kolejne cyjony pieprzone. Dobra, falić je. Nie, nie będziecie biły, kurwa! Dziku, jeb się! Wszystkie zwierzęta niech się jebią, które tutaj są. Pff, Jezus Mara, poszalałem. Dobra, troszeczkę mięsa. Możemy uleczyć naszego wilczka dzięki temu mięsku. Tak więc wiecie, to jest myślę po prostu taki typowy, standardowy jakby to ująć, jak to się mówi w ogóle, łańcuch pokarmowy, o właśnie. Ja zabijam dziki i daję ich mięso mojemu wilkowi. I to się wszystko pięknie układa. Dobra, coś się tutaj hardkorowego. Szczelina Fadasi. Aha, dobra, nie pozwala mi tam wejść. To chyba jakaś taka dziwaczna lokacja jest. Dobra, jebać to w sumie tak naprawdę. Jak ja mam tutaj iść, żeby tam dojść? To jest gdzieś tędy. Obawiam się, znaczy, może być mi trudno przejść przez to wszystko. Dobra, na razie spróbujmy się skierować tutaj. Mam nadzieję, że mi się uda. Co to za odgłosy? Oho, dobra. O, chyba sowa się przyda, żeby oznaczyć przeciwników. Ewidentnie gdzieś tutaj biegają, a zawsze będzie lepiej mieć ich oznaczonych niż nieoznaczonych.
Nie wiem, gdzie oni są. Dobra, mam ich wszystkich. Tutaj lejcowo. Zajebiście, wróćmy do siebie w takim razie. Ten frajer już nie żyje, a my chodźmy wymordować resztę. Ten dostał w głowę, nie dostał w głowę, ale... ale dostał. Maczuga, kurwa! Jeb! Dobra, mam mało życia, Jezus Maria. Masakra. Wilku, atakuj ich tam. Tego atakuj. Napierdalaj w niego. Ale to już mi nic nie zrobi, tobie miejmy nadzieję nic nie zrobi, będzie fajnie. Maczuga time! Yeah! Jak oni pięknie odlatują. Muszę przyznać, ta gra jest o wiele bardziej chaotyczna niż standardowe Far Cry'e. Nie wiem, jak wam to dokładnie opisać, ale takie ma wrażenie po prostu, że jest o wiele bardziej chaotyczna. Nie mówię, że to złe, ale jest inaczej, jest zdecydowanie inaczej. Totalnie odmienione zasady gry, moi drodzy, tutaj są. Tutaj jest ten, którego moja sowa zabiła. Zanim spotkam kolejnych, to już chyba zdąży mi się odładować, miejmy nadzieję. Może i dam radę tak wprost, tędy tam na wprost, idąc na wprost, prosto wprost iść i tam dojść do tego ich obozu, nie jestem pewien. Na pewno jak już tam w końcu dojdziemy, trzeba będzie jakiś porządny atak na nich przypuścić, wziąć sowę, jakiegoś dobrego skauta zrobić i ich dojebać. Tam jest co nieco przeciwników, tylko czy to są takie standardowe? Ile mam tego? Dobrze jest. Mogę sobie podpalić w sumie jakąś strzałę, żeby któregoś dojebać tak na starcie mocno. To jest jakiś scyjon frajerski. Płoń! Gdzie oni kurwa są? Nie widzę ich nawet. Dobra, tego nie ma. Jeden. Myślałem, że będzie biegł dalej, frajer jeden. No kurwa mać! Jak to opuszczam obszar misji? Żadnego kurwa obszaru misji nie opuszczam. Dobra, jebać, wszystko płonie tutaj. Kurwa mać, nie o to mi chodziło. To jest przeciwnik czy jakiś scyjon pieprzony? O kurwa, to jest Tiger. Jedz, kurwa, jedz tą przynętę. Chyba nie jest zainteresowane. Żadne zwierzę się nie zainteresuje. Dobra, jebać w takim razie. Nie będzie przynęty. Dotrzeć do obozu udał. No właśnie, przed chwilą myślałem, żeby tam dotrzeć, to gra mi wyjebała, że wychodzę poza teren misji. A proszę was, przecież idę idealnie tą ścieżką, jaką mam iść. O, a co to? O, żywność mogę sobie tworzyć jakąś ciekawą, co? Wybierać chyba coś, co będzie mnie leczyć, tak? Kontrol ustawia jako szybką regenerację. A mogę sobie teraz wybrać, czego użyję. Jak ja to kurwa włączyłem tabem? Aha. A, okej. Mogę sobie wybrać, co jest powiedzmy moim domyślnym leczeniem. Mogę wybrać takie prymitywne leczenie. Leczenie się mięsem. Albo leczenie się mięsem połączonym z zielonym liściem. Co? Dobra. O nie to chciałem. Taba. Taba naciskam, żeby to zamknąć. Zapamiętać muszę. Ja tu nie zejdę. O Jezus, dobra, nie chcę spaść. Ale chyba dam radę tędy tam dotrzeć, tak mi się wydaje. Biegnijmy do przodu, bo się dobre wiksy dzieją. Nie wiem, jak on zbiera kurwa te kamienie ogromne, ale to już nie mój problem. Czy dam radę tędy przejść górą? Chyba dam radę i będę zaraz obok tego cholernego ich obozu. Tak, dam radę, dobrze. Tam jest ich obóz, co? Skradanie. Kamieniami można rzucać przy pomocy T. Pozwala to odwrócić uwagę, kucnij przy pomocy C, aby ciszej się poruszać. A jeśli ktoś cię wykryje, ukryj się za roślinnością, aby schować się przed przeciwnikiem. Dobra, sowo. Odwróć uwagę wrogów, rzucając kamień T. Ale to kurwa jest mój cel misji, serio? Moim celem misji jest rzucanie kamieniami? To jest, kurde, trochę głupie. Dobra, poznaczajmy sobie ich wszystkich tutaj. Patrząc na nich z góry oczywiście. Nie wiem, czy będą gdzieś tutaj jeszcze. Łażą tutaj jacyś frajerzy. Dobra, to by było chyba na tyle, co? Dobra, sowo, to wracaj. Jak się nie zaatakuje sową, to momentalnie od razu ona się odładowuje. To jest taki plus. Oni się tu drą, ale mnie jeszcze nie zauważyli. Zniszcz kościane drzewa, udam i zabij wszystkich wrogów, co? No dobra, okej. Tutaj nie zejdę, to jest właśnie taki minus mojej sytuacji obecnej. Ten się drze strasznie. Czy ja tam muszę od dołu podejść? Tak mi się wydaje właśnie. Nie, tutaj dam radę... O kurwa, nie! Do góry! Jezus Maria, to automatyczne schodzenie, takie głupie. Mam radę go zastrzelić? Chyba dam. No i było po cichu, to taki plusik, okej. Dobra, zaraz będzie sporo napierdalania się. Mam nadzieję, że powiedzmy w miarę mi się to napierdalanie uda. Fajne jest to, że ekran jest taki przyciemniony dookoła. Dobra, mój wilczek też jest ukryty. Któryś się tutaj frajer zbliża, tak jakby. Czy się zbliży na tyle, żeby mi zagroził? Nie jestem pewien. Leży ciało jego ziomka. Nie wiem, czy oni się przejmą tym, że tu leży jego ciało. Chyba nie. Tak jest, pełno tych przedmiotów. Zajebiście. Co
co ja mogę z tym zrobić teraz? Chyba muszę to po prostu rozwalić, ale obawiam się, że jak ja to rozwalę, to to mega ich uwagę przyciągnie. A tego bym nie chciał. Dobra, czy ja dam radę ich pościągać, wiecie, tak jeden po drugim? Właśnie nie wydaje mi się niestety. Chyba jak ja w któregoś strzelę, to się kurwa mordownia zrobi niestety. Dobra, no w sumie to YOLO. Zginąć nie zginął, ten teraz też kurwa nie zginął, Jezus, o ten dostał w głowę, Jezus Maria, masakra. Te, ci są kurwa strasznie wytrzymali, zauważyłem. Wilczku, leć tego zajebać, a ja się zajmę tymi, którzy tutaj się zbliżają. Jezus Maria, o wilk przyszedł bronić mnie tutaj z bliskiej odległości. Może w sumie podjął lepszą decyzję niż ja, tego tam postrzeliłem w dupala. Tego już załatwiłem na cacy. Masz! Ohohoho! Dat dzida! Kurwa, zapomniałem, że dzidy się nie ładuje. Jezus Maria, dobra. No, chodź na solo, kurwa ziomy, chodź na solo. Eliminacja! Ha! Jezus Maria, dobra, brutalne te eliminacje. Czy brutalne, no? Brutalne, bo kurwa, tutaj nie ma podrzynania nożem, wbijania noża. Tylko po prostu zapierdalamy mu, kurwa, w głowę i do widzenia. Dobra, w taki sposób się w takim razie... O, kurwa, biegną kolejni. Dobra, jebać. To ja rozwalę te po prostu kościane gówna jak najszybciej. Okej, ewentualnie sobie powalczę z nimi w międzyczasie, jak oni tutaj do mnie przychodzą tak licznie. Pierdol się, panie! Jak tam wejść z powrotem? Tędy, dobra. Tu mogę się wspiąć, tylko oni będą chyba do mnie strzelać. Dawaj, tracker, tracker, kurwa, jak ci tam jest? Spinaj się, rozpierdolę to. Jeb, jeb! Jest moja, kurwa, wioska. O, przyszli moi ludzie, nice. Tutaj mam trochę strzał, mogę je pozbierać z powrotem. Ten kurwa jakimś procą napierdala. Wilczku, weź ty się przydaj do czegoś i kogoś zajeb. Padong! O, ho, 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 jakie piękne. Tam ktoś napierdala z odległości. Idź, Wilczku, po niego. Takie ci robię teraz zadanie teraz. Dobra, zróbmy sobie troszeczkę strzał. Tak bardzo na szybko wręcz bym powiedział, bardzo. Dzidy są przejebanie dobre na takiego pojedynczego przeciwnika. Wykorzystam to! O Boże! Ej, naprawdę, miotanie tą dzidą jest zajebiste! Turbo zajebiste! Ała! Kurwa, czemu wilk po... Jak widzieliście, jak śmiesznie ta dzida poleciała? Tak niechlujnie bym wręcz powiedział. Mam jeszcze tutaj, znalazłem jakieś dzidy. Wilczku, nie dorwiesz tego frajera, który tam jest? Jak to nie dorwiesz? Hadong! Yeah! Pięknie! Tutaj jeszcze jakiś frajer ostatni jest, to maczugą go zajebiemy. Siema, Bombel! Jo, pięknie. Dobra. Udało się. A tak uda, ukończono. No to miło. To mi się chyba powinien jakiś punkt zrobić szybkiej podróży, nie? Oczywiście dużo expa, tararara, umiejętności. Tak chyba dużo levelów muszę zdobyć, żeby te wszystkie umiejętności powykupywać. Udam Guanta? Uda Mari. Ul. Atigwaifa. Apa. Laiwamaya. Shaja. Palhu winja marirs. Będzie dobrze, uspokój dupę. Jezu, jak ona dramatyzuje. Chill out. Palhu uda mari. Winja baltasha. Gwaifamas. Shaus uz dausam. Na kwaida shanchi parishai salwa winja marwa machi sami kartici napa co to za murzyn, te wszyscy są tutaj ciemnoskórzy. A to co? Jakieś bąble losowe przyszły, czy to są wszyscy Windzia? Udam, Shao Ula, rozpoczyna się walka o Oros. Damn, w końcu! Chyba gra się otworzyła, tak jakby w pełni, mam wrażenie. Ka umiejętności, zajebiście, ale to jest... Zniknęły te wszystkie ciała. Naciśnij M, aby otworzyć menu mapy. W oznaczonych miejscach dostrzeżono zaginionych Windzia o wyjątkowych umiejętnościach. Przeszukaj Oros i sprowadź tych Windzia do nowej wioski. Okej. Okay. Aha, wróciłem do mojej wioski w ogóle. Oho, tyle pytajników szalonych. Dobra, okej. Okay.
Co tutaj jest? Przejmij to miejsce odpoczynku. Tam w ogóle jakaś dupa też jest. Nie wiem, jak tam dotrzeć nawet. Być może tędy. Ale prędzej nie. Prędzej tą górę trzeba by okrążyć dość tutaj. Kim ona jest w ogóle? Mam różne poziomy trudności też widzę tych misji. Myślę, że najlepiej było zacząć oczywiście od najłatwiejszych i pnąć się po prostu coraz bardziej w górę. Średni poziom trudności, średni poziom trudności. Ten, co robi, ten wygląda jakby czapkę miał, ale to chyba raczej nie czapka. Potężne techniki eliminacji, lepsze maczugi oraz zimowe odzienie. Umiejętności wytwarzania, jak ulepszać sakwy i nosidła. O, ten to by się kurwa przydał, żeby sakwę ulepszyć. I lepiej korzystać z wzroku łowcy, opowie o polowaniach władcy zwierząt. No wszystko to brzmi ciekawie, to muszę naprawdę przyznać. No dobra, czyli moim tak naprawdę zadaniem jest teraz robić jakieś pierdoły. O, mogę ten domek zrobić z poziomu tutaj? Nie, muszę podejść. O, tyle dobrze. O, wow! Będę miał bonusy za ilość współplemieńców. Jedna torba z zasobami broni i żywnością będzie codziennie wysyłana do składu nagród. Okej, okay, fajnie. Umiejkę sobie mogę też wykupić jakąś. Na co mnie stać? Stać mnie na to i na to, bo mam tylko jeden punkt w sumie. Nie, to może niech będzie. Drewno, kamień, inne zasoby niech będą zaznaczone. Przyda się to mimo wszystko, jak mamy na żywo w miarę cały czas wszystko rozbudowywać, to by się przydało. A ten pytajnik taki ogólny, to co? Mamy cokolwiek poza tym pytajnikiem? W ogóle jaka część tego, co tu widzę, to jest w ogóle mapa gry? Nie jestem pewien, ale mam wrażenie, że jest kurwa ogromne. Dobrze, że są te szybkie podróże, szczerze mówiąc, bo by było naprawdę cienko. Tutaj coś jest. Legenda mamuta. Pokonaj zwierzęcego ducha. Nagroda duża liczba PD. Trudność średnia. Nie wiem, tutaj jest cokolwiek o trudności łatwej? Nie. Dobra, czyli teraz moja misja główna tak naprawdę rozbiła się na parę podmisji i wszystkie polegają po prostu na tym, żeby gdzieś dotrzeć. To mogę sobie coś zrobić. Punkt odradzania, skład, to mogę się tam przejść, bo w sumie to jest najbliżej. Tutaj pomoc Windzia, polowanie. Wybij stada drapieżników, które zagrażają Windzia. O, skóry zwierząt, duża liczba PD. Podlewelować na pewno by było się warto. Jakieś nowe zwierzątka sobie skombinować i tak dalej. Zupgrade'ujmy ten dom. To jest moja wioska, tak? To gdzie jest? Tam jest. Aha, dobra. To nie była ta główna jaskinia. Tutaj jest mój główny domek i mogę go sobie rozbudować. Ulepsz zatem! Bang! Teraz ja mogę parapetówę zrobić w końcu! Damn! Tak jest! Dojebaliśmy imprezkę mocną. Cały dzień polujemy, całą noc się ruchamy, krótko mówiąc. No dobra. W swojej jaskini możesz sprawdzić postępy w grze. No domyślam się. A na drugi poziom pewnie jakieś przejebane rzeczy. No, oczywiście populację muszę podnieść. Skóra borsuka, trzcina, łupek, drewno olchowe. Nie tak źle. Niektóre rzeczy wymagają takich rzadszych, powiedzmy, pierdół, ale ogólnie nie jest właśnie aż tak źle. O, wlazłem w ogień, kurwa mać, głupi jestem. W końcu jestem tylko jaskiniowcem. No tak. Yo, biegam po mojej wiosce, jakby była moja. W sumie jest. Tutaj w ogóle skóra mamuta jest potrzebna. Jebana sobie, wymyśliłaś sobie chatę ze skóry mamuta, kurwa. Kobiety oczywiście, tylko najlepsze by chciało, oczywiście, od razu. A więc tak, ten bąbel ma dla mnie misję związaną właśnie z mamutem i tak dalej. Parę różnych rzeczy do zrobienia. Czy jak ja aktywuję tą misję, to muszę się trzymać tylko i wyłącznie tej misji i nic innego nie mogę zrobić? Tak to rozumiem w pewnym stopniu. Muszę naprawdę zacząć się skupiać na zbieraniu masy rzeczy tak naprawdę po kolei, bo teraz wytworzę sobie parę strzał, ale drewno mi się już skończy, jak będę chciał do końca ją wykonać. Dwie włócznie zawsze warto, myślę, mieć. Tutaj mamy tą misję ciekawą, a tu otwórz. I co ja mogę w środku zrobić? Co się stanie? O Bożeż! Serio? A takie gałki są trudne w jedzeniu. No domyślam się, że nie Windzia. O Jezus Mare, to sobie wymyśliłem, ale to już przeniesiemy to na następny odcinek. Znowu będę kurwa latał jakąś sową. Widzę, że nie może być Far Cry'a, w którym nie byłoby jakichś narkotycznych faz. Nie może być, było w trójce jest, przez te tam to całe plemię, było w dwójce przez tych kurwa dziwnych ziomków i jest też w trójce przez picie kurwa krwi z gałkami ocznymi. Tak więc moi drodzy, w kolejnym odcinku będziemy się tym bawili. A ten już skończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Do zobaczenia w kolejnych. Pa!